Witamy w banku w trosce o bezpieczeństwo usług świadczonych przez bank. Rozmowa prowadzona z konsultantem będzie nagrywana. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na rejestrację rozmowy, prosimy o przerwanie połączenia. Ma na jeden oczekiwania, w czym mogę pomóc? Dzień dobry. No, jedno co mogę powiedzieć, macie radosną muzyczkę w rytmie. Okroiliśmy klienta, bo ja wzięłam umowę ratalną, ponieważ musiałam wziąć pralkę, no bo wiadomo, gacie stoją, no to muszę wziąć pralkę, nie? Ale niestety poszłam i okazuje się, że właśnie Państwa bank udzielił mi tej umowy ratalnej, prawda? Tylko że zrobiliście taką pułapkę, że wciśnięto mi kartę kredytową, prawda? No wiadomo, musiałam wziąć kredyt. Ale teraz no niestety w związku z tym wiem, że muszę tą kartę aktywować i dlatego dzwonię. Dobrze, czyli Pani chce aktywować kartę, tak? Nie chcę, tylko mnie do tego zmuszono, bo ja wziąłam kredyt na pralkę i to jest taka polityka, wie Pani, wsadzania od tyłu. No, tak jak wie Pani, no proboszcz ministrantowi, tylko że ministranta boli, to się może bronić chłopak, nie? A tutaj po prostu mi wciśnięto jakby w umowę, no bo to był wiadomo, warunek umowy, nie? Więc no niestety bardzo niefajna sprawa, no ale trudno, no muszę w związku z tym aktywować tą kartę. I dokładnie muszę, a nie chcę. I co teraz muszę zrobić, żeby tą kartę aktywować? Bo to jest warunek umowy, z tego co wiem. Dobrze, to ja mam Pani kilka pytań weryfikacyjnych, także na wstępie poproszę o podanie przez Panią numeru PESEL. Dziękuję, poproszę Panią imię i nazwisko weryfikacji Pani adres do korespondencji i kod pocztowy i miejscowość. Dziękuję. Poproszę jeszcze w celu weryfikacji nazwisko panieńskie Pani mamy. Dziękuję. I poproszę jeszcze w celu weryfikacji Pani datę urodzenia. Tak jak na PESEL-u. Dziękuję. I czy Pani posiada w naszym banku jakiś inny dodatkowy produkt? Na szczęście nie. To jest wciśnięty mi produkt właśnie, ta karta kredytowa i po prostu to jest jedyny produkt i Boże, zachowaj mnie jak najdalej od Państwa banku, nie? Jak tak Państwo robią. No ale trudno, no to muszę zrobić, nie? Dziękuję. I telefon kontaktowy jeszcze do Pani poproszę. Ten, co się wyświetla, czyli 637. Dobrze, to dziękuję bardzo za te informacje. I proszę jeszcze o chwilę cierpliwości. Mhm. Ale dziękuję za chwilę oczekiwania. Proszę Pani, mam tutaj jeszcze sprawdzam, także na chwilę obecną Pani mi nie będzie słyszała, także proszę jeszcze o chwilę cierpliwości odnośnie tutaj Pani tej karty, czy Pani będzie musiała ją aktywować, czy też nie. Także. Aha, no dobrze. Dobrze, dobrze, to ja czekam w takim razie. Proszę o chwilę cierpliwości. Okej. Okay.